Zdzisław Jankowski. Kandydował na prezydenta w roku 2015. Dzisiaj, 7 maja 2015 roku, w przeddzień pierwszej tury wyborów prezydenckich, dzieli się z telewizami Telewizji Narodowej swoją refleksją. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego podjąłem decyzję kandydowania na prezydenta? Dlatego, że wrócę tylko do ostatniego swojego akcentu, swojego życiorysu. Moja obecność w Sejmie, byłem jedynym posłem, której byłem przeciwko likwidacji narodowego państwa Polaków, podstępnie nazywanym wejściem do Unii Europejskiej. Na sali było 420 posłów, dwóch się wstrzymało, ja byłem, jeszcze raz powtarzam, przeciwko. Ale też byłem też posłem, którym napisałem jeden od 25 czy 6 lat, nikt tego jeszcze nie powtórzył, chciałem unieważnić tą ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, która zabija gospodarkę polską, morduje naród. W związku z powyższym podjąłem taką decyzję, mam czysty życiorys, jestem Polakiem i dlatego moja ostateczna była taka decyzja. No niestety, tak się stało, że nie uzbierałem, późno się zgłosiliśmy, zgłosiłem do kandydowania na prezydenta, który mi tutaj Związek Słowiański zaproponował i bardzo dziękuję tutaj koledze przewodniczącego, dlatego że uważam, że celem każdego państwa jest organizowanie społeczeństwa dla dobra wspólnego oraz stwarzanie warunków do dobra indywidualnego. Wszystkie zadania państwa mają charakter służebny, a osoby pełniące funkcje w państwie pełnią służbę w stosunku do narodu. Ostatnio odbyła się debata prezydencka. Te wszystkie pytania, które padły podczas tej debaty, stawiamy panu, też kandydatowi na prezydenta. To znaczy, uważam w taki sposób, żeby być wiarygodnym kandydatem na urząd prezydenta, to trzeba mieć czysty życiorys. Ja go mam, życiorys. Zdobyłem, jak to się z tych korzeni można powiedzieć, rodzinnych i tą tradycję mojego ojca, mojej mamy podtrzymuję. Ale żeby być wiarygodnym kandydatem, to trzeba wiedzieć, co to jest państwo. Jaki obowiązek spoczywa na państwie. Trzeba też wiedzieć i mieć program dla miasta, dla wsi, dla Polski. Ale też trzeba wiedzieć, kto to jest Komorowski, kto to jest Tusk, kto to jest Sikorski, kto to jest pani Kopacz. Ale też trzeba wiedzieć, co to jest Unia Europejska. Też trzeba wiedzieć, co to jest kapitalizm, a co to był, jak to się mówi, starodawny PRL, socjalizm. Celem każdego państwa jest, to znaczy tak, państwo to nasz zbiorowy obowiązek. Ten obowiązek spoczywa na każdym obywatelu, na każdej grupie społecznej, politycznej, ale najbardziej spoczywa na tych, co tym państwem rządzą. Powiem tak, że majątek narodowy, który zmarnowały te elity przez 25 lat, był własnością narodu polskiego i nikt nie miał prawa go rozdawać swoim ani obcym bez zapytania się nas, prawowitych właścicieli. Urzędnik państwowy czy samorządowy nie jest prawnym właścicielem majątku narodowego. W związku z powyższym, jeżeli sprzedał majątek, to znaczy, że jest złodziejem. Jeżeli ten, co kupił, to jest paserem. I myślę, że nadszedł czas, byśmy my Polacy wyciągnęli wnioski z przeszłości, jak i obecnej rzeczywistości. I jeszcze raz podjęli próbę ratowania Polski. Ciągłe kłótnie nie rozwiążą polskich problemów. I w ramach prawa i demokracji dokonajmy odpowiednich zmian politycznych. Zmiany te winny skupić ludzi szlachetnych, dla których Polska ma być Polską. Pan jest osobą popieraną przez Związek Słowiański, ale również pan ma i inne organizacje. Czy mógłby pan je wymienić? To znaczy, ja byłem posłem z mandatu samobrony, ale ze względu na to, że samobrona została dzielona po wyrzucaniu kolejnych posłów z klubu parlamentarnego tej organizacji, no szukaliśmy jakiegoś miejsca, ale nie rozeszliśmy się ze samobroną i liczymy i tak do końca myślimy, że odliczy się ten cały elektorat samobrony i kiedy zbudujemy taką potężną organizację, pod jaką nazwą nie będę mówił, w tej chwili jestem polski patriotyczny jako członek. Dla Telewizji Narodowej o swoim kandydowaniu na prezydenta
przed pierwszą rundą wyborów prezydenckich 2015 roku. Wypowiada się pan Zdzisław Jankowski. Pytanie polityczne. Na kogo głosować w tej pierwszej rundzie, która już za 3 dni? To znaczy, ja w pierwszej części miałem 4 debaty lokalne i jedną internetową tutaj w Warszawie. Powiedziałem w taki sposób, że by Polacy wymietli całkowicie Platformę Obywatelską jako ugrupowanie polityczne i pana prezydenta Komorowskiego, dlatego że tyle krzywd dla Polski, co próbował zrobić, nie udało mu się. Na przykład 12 listopada 2010 roku złożył projekt nowej konstytucji do pana marszałka Schetyny, który był zapis samolikwidacja państwa polskiego. Ale też można powiedzieć, że usilnie starał się, ażeby były sprzedane polskie lasy. Razem z panią Kopacz, razem z panem Tuskiem. Te lasy mieli kupić Niemcy i za te pieniądze mieliśmy dać jakieś... Czyli jest pan przeciwko kandydaturze Komorowskiego. A kogo pan by poparł z tych pozostałych kandydatów? To znaczy, na kogo pan będzie głosował za kilka dni? To znaczy, no nie mam jeszcze wyrobionego zdania, bo jeszcze jest parę dni, jeszcze no, w telewizji trochę się promują nasze kandydaci. Co do debaty, mi się najbardziej podobał pan Marian Kowalski. Dla Telewizji Narodowej z opinią korzystną dla Mariana Kowalskiego 7 maja, czyli 3 dni przed wyborami, jeszcze przed ciszą wyborczą, wypowiadał się Zdzisław Jankowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.